Początek naszych poszukiwań to już pierwsza przygoda. Chcieliśmy przejechać drogą leśną. Okazuje się, że rzeczka przepływająca rozmyła drogę, a do tego przejeżdżające tutaj ciągniki spowodowały, że są duże leje. Nie mamy stąd powrotu, musimy utorować sobie drogę do miejsca naszych poszukiwań. Jeżeli uda nam się przeprawić przez to miejsce, to później będzie tylko lepiej. Ewelinka dzielnie walczy, nasapała się, a ja biegam z kamerą i pokazuję wam, jak wygląda to miejsce. Czas na zmianę. Nie myj łopaty, tylko do roboty. Musimy trochę utwardzić też to miejsce, bo może być nieciekawie. Ja nie wsiadam do auta, jak będziesz przejeżdżał. Jak się poświęca dla ukochanych poszukiwań. Sama świadomość, że za chwilę dojedziemy w miejsce, gdzie mogą występować prawdziwe skarby, daje motywacji i zapału do działań. A teraz chwila prawdy. Oby się udało. Oby się udało, nawet tu nie ma gdzie wykręcić. Dotarliśmy do miejsca naszych poszukiwań. Dostaliśmy informację, że w tym oto miejscu, na skraju lasu i okolicznych polach, odbyła się potyczka między wojskami sowieckimi a niemieckimi. Przyjechaliśmy sprawdzić, aby potwierdzić ten fakt. Krzyżyk, otwarcie poszukiwań w miejscu potyczki. Ciekawy jestem, czy to właśnie został zagubiony w styczniu 1945 roku, czy w jakimś innym okresie. Kolejnym sygnałem obok tego drzewa, gdzie leżał krzyżyk, jest łuska. Spójrzcie. Ewidentnie od Mausera, łuska drugowojenna, wystrzelona, bo ma zbitą spłonkę. Ten fakt już może świadczyć o tym, że osoba, która nas poinformowała o potyczce, miała faktycznie rację. Znalazłam kolejny element, być może związany właśnie z tą potyczką. Chyba od zegarka. Z napisem Champion. Spójrzcie na ten guziczek,
jest mocno skorodowany. Ciężko jest określić, czy to ewentualnie przypisać można do wojsk radzieckich, czy do wojsk niemieckich. Fragment chyba nożyka jakiegoś, napis po polsku, Lefana Nierdzewne. Serce przyspieszyło, zaczęło mocniej bić. Pierwsze wrażenie, mam w końcu złoto. Złoto, upragnione złoto. No spójrzcie, czy ja się na pierwszy rzut oka nie myliłem? Łańcuszek. Nabrał patyny, myślałem, że to złoto, a to lekki aluminiowy łańcuszek. Zawału można dostać z tych emocji. Pewny sygnał obok łańcuszka i też aluminiowe 50 groszy z okresu Polskiej Republiki Ludowej. A tutaj oto taki perelek. O Jezu, nie widzę teraz, z którego to roku. A przed chwilą było widać. Obeschło trochę i nie widać. Ale jest. Sygnał pewien i z ziemi ujawniło się 10 rentenpfeningów. Oczywiście nie jest to moneta z okresu wojny, którą tutaj sprawdzamy, ale zawsze też cieszy. To wszystko moje zdobycze. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Tachane oczywiście prosto z pola. I kto to tachał? Oczywiście, że ja. Królową Lemiesza, Lemieszy, jestem dzisiaj ja. Przerwa taktyczno-gastronomiczna. Spożyjemy kawę i przeniesiemy na skraj, przeniesiemy się z pola na skraj lasu, bo Ewelinka boi się wszystkiego, co się wije. Także głęboko w las nie będziemy wchodzić. Znaczy ona nie będzie wchodzić, a ja za śladami tych działań wojennych, które tutaj były, jak najbardziej wejdę nawet tam, gdzie diabeł nie może. Bo po prostu mnie to kręci. Dla mnie kawki? Oczywiście. Koka muszę rozwinąć. Chociaż do czegoś się ten bus przydaje, jako lustro. No, najlepsze. No, teraz nie będą się zsuwały z tego. Z głowy. Ubawiłem się z lekka, bo szukamy śladów z okresu II wojny światowej. A co znaleźliśmy? Zobaczcie. Leśna agroturystyka. Jakieś łóżko w środku lasu, ktoś wywlókł i sobie tak tutaj leży. Wkomponowało się nawet ładnie. Ten leśny klimat. A w klimacie agroturystycznym jeszcze wyszła. Ewelinka mówi, że to bujaczka, a to nie, to był jakiś żaczek. Ktoś go miał na ryby i porzucił w lesie. Z tego dołeczka tutaj guziczek, zaraz go będę czyścić. Może coś tam się ujawni, chociaż wątpię. Jestem tak sparaliżowana przez ten las, że boję się, że mi się coś wokół nogi zawinie. A tam kawałek dalej miałam dwie łuski. Czyżby środek naszej potyczki, której szukamy? Czyżby środek? Okaże się. Nie wiem, jak długo tu wytrzymam. Damy radę. Nic tu nie pełzam na razie. Na razie. Jednak miałem nosa, żeby podejść pod te drzewo. Jest tutaj pierwszy poważny ślad, że toczyły się tutaj działania wojenne. Spójrzcie sami. Tuż przy starym drzewie trzy dołki. A co w nich? Guzik, groszek z munduru żołnierza Wehrmachtu.
10 feningów wojennych. Pierwsze i tutaj w ładniejszym stanie, o ile tak można to powiedzieć. Drugie 10 fenoli. A to takie coś, taki dekieleczek. Zastanawiam się, co to może być. Zaraz będę pytała mojego znawcy. A tym razem ziemia ujawniła oto taką piękną sprzączkę, klamrę. Ot taką, jak widzicie. Z tego dołeczka wyciągnąłem dwie łuski. Czyli kolejny ślad, że coś tutaj się działo, że tutaj musiało się wojsko ganiać. Zaraz chyba pęknę z radości. Serce nawala jak nic. Zobaczcie sami. Wiedziałem, że to dzisiaj znajdę. Pierwsza myśl była taka. Wchodzę do lasu, jest informacja o potyczce, czyli musi być co? Zobaczcie sami. Piękna odznaka za rany. Spójrzcie. Przetrę ją w waszej obecności. No ma jakieś tutaj drobne zajady, ale to nic. Najważniejsze, że informacja potwierdziła się o tym, że tutaj była potyczka, czyli te miejsce rokuje naprawdę bardzo dobrze. Zobaczcie, ma jeszcze szpilkę. Przetrę, zobaczę. Ale tutaj wrzery ma. Czyli nie jest taka idealna, jak mi się wydawało na pierwszy rzut oka po wyciągnięciu. Cudo, cudo, cudo. Spójrzcie. Piękna. Piękna, piękna. Niesamowita historia. Jest opowieść. Jest wskazanie miejsca. Są na to dowody. W taki oto sposób prezentuje się po oczyszczeniu. Zobaczcie. Piękna. Szkoda, że te wrzery powstały. Jest to srebrna odznaka za rany. W przyzwoitym stanie rzecz można. Z tego wszystkiego nie mogę się wysłowić, ale najważniejsze, że potwierdziło się miejsce naszej potyczki. Szukamy dalej. Może uda się znaleźć centrum tych działań, które tutaj się odbywały. Zbliża się już wieczór, więc kończymy nasze poszukiwania. A jak to zawsze na koniec poszukiwań bywa, trafiliśmy w miejsce, gdzie jest skupisko różnorodnych łusek. Oczywiście wystrzelonych łusek, czyli była ta potyczka, te miejsce, które szukaliśmy, o którym powiedział nasz informator. I co, wrócimy tu, nie? Oczywiście. Teraz wracamy do domu, a jutro... Może w inny dzień wrócimy w miejsce i będziemy kontynuować. Może trafimy coś tutaj ciekawego. Może. Może. Drodzy widzowie, wojna jest naprawdę zła. Z rodziną byłam w Sztutowie. I po co tam byliśmy w Sztutowie? Zobaczyć, jak tam jest. I co tam było? Buty, pasiaczki, więzienia, zdjęcia. Czyje zdjęcia? Ludzi. A co się z nimi stało? Zagazowali w pociągu. I to wszystko? Jeszcze o rowerku. Jeszcze o rowerku? Co o rowerku?
Zaraz będziemy jechać rowerem w ten deszcz ulewny. W deszcz ulewny nie, poczekam aż przestanie padać. Nie będziemy czekać. Nie? Obiecałeś. Obiecała. I będziemy jechać z całą rodziną na rowery. I gdzie pojedziemy? Na alejkę całą przyjedziemy. A już kask? Nieraz przyjechałam. Gdzie masz kask? Kask mam na strychu. Jak widzieliście, nasze poszukiwania przysparzały nam bardzo dużo adrenaliny, a najlepszą znajdką dzisiaj była odznaka z II wojny światowej. Niemiecka odznaka z II wojny światowej. Miejsce potyczki namierzone. Na pewno wrócimy tam z powrotem. To jest tylko kwestia czasu. Jedziesz z nami? Co? Zatkało kakao? Także dziękujemy, że nas oglądaliście i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.